Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Darksiders 3. Zaraz po ostatnim odcinku, w którym zdobyliśmy tę przefantastyczną zbroję otchłani. I tą oto tutaj pieczęć. W sumie może niekoniecznie w tej kolejności. Zbroję to chyba jeszcze dwa odcinki temu zdobyliśmy. Ale poprzednio zdobyliśmy tę oto pieczęć, której nie pokazałem pełnego opisu. Tutaj tajemnicza kamienna pieczęć, przedmiot drży, jakby miał rozpaść się pod wpływem niesamowitej siły tego, co drzemie w jego wnętrzu. Ze środka dobiegają głosy, które raz krzyczą, a znów zdają się szeptać. To było w grze. Zaraz po zdobyciu tego i dalszy opis. Władca podziemi powierzył tę kamienną pieczęć Furii w nadziei, że dopilnuje, aby jej przeznaczenie się dopełniło. Trudno jednak powiedzieć, co to miałoby oznaczać. No właśnie, o cóż może chodzić? Na bank coś jest związane z ludźmi, bo jak powiedział władca podziemi, wszystkie dusze, które zebrał, mają dać ludzkości jakąś szansę na rozwinięcie skrzydeł. Może właśnie cała ta moc jest zawarta w tej pieczęci, kto wie. Aczkolwiek jednak pytanie tu. Te w nadziei, aby jej przeznaczenie się dopełniło, ale przeznaczenie Furii tej pieczęci. To jest też osobna kwestia. Dobra, czy ja tutaj coś znalazłem? Poza nagraniem, udoskonalenie. Nie. I wszystko mam wyposażone. Dobra. Tutaj odłamki odłamkami, artefakty. Tutaj fragmenty, te kawałki teraz. Ja bym mógł te wszystkie fragmenty i srebra sprzedać, bo one już mi są totalnie zbędne. Brakuje mi właśnie fragmentów i esencji wybranego, bo jak widzicie, mam po 12 artefaktów niebieskich i demonicznych. Niebieskich, kurwa. Anielskich i demonicznych, i stać mnie na dwa upgrade'y maksymalne. Tutaj w ogóle też pełno dusz. W sumie też tak może wam opisy pokażę. Tutaj widzę dwa takie same. Tutaj też to samo. Tutaj coś nowego. Dobra, tutaj widzę, też jest to samo. Okej, okay, to jest to samo, co tutaj. Tylko po prostu powiedzmy, że ikonka jest inna. Dobra, a w sumie mogę to rozbijać, no bo hej, czemu by nie? Szkoda, że jak jest rozbij wszystko, to nie jest na przykład rozbij wszystkie te właśnie składowiska, tak na raz. I pek, mam 200 prawie tysięcy dusz, a nie mam co z tym robić. No dobra. Okej. Okay. Lecimy w cyklon. Aha, okej. Okay. Wow! Jak mnie zassało! Ej, ale czy ja na logikę, jak jest, mam esencję burzy, to czy nie powinienem móc z nią właśnie walczyć? Okej, to było dziwne z tym Pilgrimem. Dobra, są tam te moje dusze. A no tak, bo zginąłem, to się odrodzili przeciwnicy, ale to nie jest ważne. Go, 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 go! Idź. Dobrze. Dobra, to wydaje mi się, że będę mógł chyba zdjąć tym. Tak. Rzuć. Proszę bardzo. Dziękuję. O, już myślałem, gdzie moje dusze, nie? Ale na szczęście są przy mnie. Dobra, teraz pytanie, co ja mam zrobić, żeby ta burza mnie nie porwała? A. Całą energii, okej. Okay. Widzę, dość mocno mnie to przyszpila. Do ziemi. Jezus, nie ten guzik. Serio, standardowe składowisko mar? No okej, okay, no artefaktu bym się tu nie spodziewał, ale prędzej odłamek niż składowisko mar. Dobra, tam chyba muszę iść. Ale widzieliście w ogóle, ile tam było typa, jak ich zassało do góry? O, demoniczny artefakt, proszę. A dlaczego jakby... Na przykład tu. Bo zakładam, że jak teraz to wyłączy, to mnie to też zabije, ale dlaczego?
że ona powinna polecieć do tego, tak wiecie, dostać obrażenia, ale powinna móc mieć szansę zmiany na esencję energii, żeby właśnie zapobiec śmierci. Takiej głupiej, trochę głupiej, no ale... No po prostu zapobiec temu, żebym zginął. O, kolejny Fulgrim. Dobra, co się tutaj odteguje? Tyle? Chyba tak, chociaż nie wiem, czy teraz tego nie zepsułem. O! Znaczy, to było do przewidzenia, że coś może być schowane. Ale oczywiście jest to... Nie jest to nic wartego uwagi. Dobra, tego nie mogę zniszczyć, nie? Nie, czyli to jest tylko na przesuw. Czekać tam na górę dałoby się wskoczyć, no ale teraz tego nie sprawdzę. Tu jest pewnie sekret, może. Powrót. A, tu mogę na górę wejść, okej. Okay. Ogień, proszę. Doładowany skok. I lecimy dalej. Okej, okay, jest kolejna ta. Ej, a w sumie test. Czy ja mogę to zbawieniem naładowanym trafić? Mogę. Pięknie. Z czego jest to zrobione, że Furia nie jest w stanie tego zniszczyć swoim biczem? A bo to jest akurat zwykła ludzka stal, więc ten bicz powinien ją chyba przeciąć po prostu na kawałki, nie? Kurde. Nie udało się trochę. Co jest? Co tak skupiała kamera? No. Tutaj proszę. Okej, czaję. Muszę tutaj zamrozić wodę. I teraz muszę to przepchać, tego się też muszę pewnie pośpieszyć. No, ale na szczęście wystarczyło czasu. Okej. Ciekaw jestem, jakby to spadło. Wow! Nie spodziewałem się tego gościa, ale on się nie spodziewał tego, że ja będę miał ten... Że ja mam Fenrira na podrędziu. Okej, tutaj co? Mamy składowisko Mar, czyli po raz kolejny nic ciekawego. RPPP? Co to my tu mamy? No, idź w górę. Tu? Co tam jest? Nic. Czyli nie ma w ogóle co się tym interesować. Okej. Okay. Ciekawe, czy tą burzę będę. Czy będę się mógł jakoś tej burzy pozbyć, bo na dłuższą metę to może być dość irytujące. Dobra, jest ta burza. Ta busza, no, busza! Na pewno busza. Burza. Okej, okay, tam jest kolejny. Kurde, to jest coś do zebrania. Ale nie zdążę. Nie ma szans. Jeśli może bym zdążył zabrać, ale bym też zginął przy tym. Poważnie? Już sądziłem, że jak mam to akurat wyekwipowane, no to mnie to nie zaszczy, jak będę to miał. No co za głupota? Czemu jak jestem na dole, gdzie nic się... Znaczy wróć, gdzie jest taka sama siła wiatru, to tutaj, w pomieszczeniu, może mnie ta esencja utrzymać, a na górze już nie. Jakiś wyjaśnień oczekuję teraz, no. Ja tego nie rozumiem w ogóle. Bo to po prostu nie ma sensu. Dobra, gdzie są moje dusze? Zaraz przed wejściem, a burza... Burza jest tam. No, idź se tam. No, Furio, wyłaź. I run.exe. Hop. Pięknie. Okay. Teraz drugi.
duszyczki odzyskamy sobie zbawieniem. Wydajesz się zmieniona. Powodzenie mojego zadania niczego nie gwarantuje. Sorki, muszę coś teraz poprawić na szybko. Świat i tak legnie w gruzach. Ej, czemu przerwało tę rozmowę dalej? Tam jeszcze były co najmniej dwa zdania od Furii. Okej, to odblokowałem skrót. 11 minut mi to zajęło. Nieźle. Dobra, na górze. Na górze, tak. Tam jest góra, na pewno. Dokładnie tam. Pode mną jest góra. Na dole jest tylko dziura. Tutaj. O, tutaj pewnie potrzebuję tego, żeby sobie tutaj wejść. No dobra. Co my tu mamy? Okej, tu jest podniesione, bo jest ta cała burza. To nie jest do esencji burzy, więc pewnie jak tutaj będę miał... O! O, ciekawe. Więc pewnie jak będę miał odpaloną esencję inną niż energia, to zaśmie pewnie zas się do góry i zginę. Okej, jakby się tutaj... Czekaj, no postaw mi to, nie? No. No pół. Serio? Serio? Burzo? Jaki kurwa bezsens, dlaczego? Dlaczego ta burza musi to ssać ze sobą do tyłu? No przecież to jest bez sensu. Dobra, teraz nie straciła z oczu. Anielski artefakt. Pięknie. A, chyba wiem. Okej, to teraz spadł na dół. I jeśli uda mi się wystarczająco szybko dobiec, to myślę, że uda mi się to teraz przepchać tam. Tak. No, w górę. Teraz tutaj. No, no chodź, no daj. No tylko byłoby miło, gdyby to jeszcze puścił, nie? O, albo tak, jeszcze lepiej. Bo teraz to się zatrzyma i nic z tym nie będzie. No, pyk. To sobie wraca. W sumie poczekam, aż ta burza tak totalnie przejdzie. No okej. No i już teraz łatwizna. No i teraz już to nie ucieknie. Jeszcze raz ogień i lecimy w górę. W sumie, nie. Cały czas jest ta czaszka na czerwono, czyli my jakby... Tak... Troszeczkę, w sensie nie zmienia się kolor na inny, to jest tak lekko, więc czerwono, tak, no, tak lekko czerwonawo-pomarańczowy. Czyli powiedzmy, że my tak, możemy powiedzieć, mogę powiedzieć, że my tak trochę orbitujemy wokół tego grzechu. Wszystko, co istnieje, czuje się czasem zagubione. Oto brzemię życia. Ta nowa samoświadomość, która jest twoim udziałem. Dlatego niczego nie powinnam być pewna. Czy to właśnie chcesz mi powiedzieć? Chodzi mi tylko o to, że do tego zadania Rada wybrała właśnie ciebie. Tylko ciebie. Nie zrobiła tego bez powodu. Uważa, tak jak ja, że jesteś potężniejsza, niż tobie samej się wydaje. Czy obserwatorka tak uważa? Nie tak. Czy Rada tak uważa? Wątpię. Rada pewnie to wie i dlatego się jej boi. Tak samo jak innych jeźdźców.
Bo to, że Nefilim, że ostatni Nefilim, czyli właśnie jeźdźcy, przysięgli Radzie służyć, no to raczej, gdyby odkryli to samo, co wojna, a jestem niemal pewny, że Furia prędzej czy później to odkryje. Wojna odkrył knowania Rady prawie, że na koniec swojej wędrówki na... która miała na miejscu... znaczy na miejscu. Kurde, jak nie jeden trigger, to drugi, no. Która miała... no, tej swojej misji rozwalenia, czy rozwalenia, zabicia winnych tej przedwczesnej apokalipsy. I w trakcie tego, tej misji, dowiedział się, że Rada też jest winna. I tak naprawdę... że poniekąd na to pozwoliła. I nie wysłała jeźdźców wcześniej, aby temu zapobiec, tylko dosłownie pozwoliła, aby to się wydarzyło. Oj, to jest ta miejscówka, ładnie. I wojna na koniec, po złamaniu pieczęci, na pewno, gdy zjednoczył się ze swoimi braćmi i siostrą, powiedział im, co się stało, o ile śmierć już tego jakoś wcześniej nie odkrył, bo też tak walnąłem w pewnym momencie, że śmierć już to też odkrył i tak dalej, ale śmierć w sumie nie do końca wie, że to Rada za wszystko odpowiada. Przejdę. Dobra, i co my tu mamy? Demoniczny artefakt i słabego ochroniarza. Nawet bez tego one hit, one kill bym go pewnie zabił. Tylko po prostu poszłoby trochę dłużej. A dawaj. Siema. Ej, a dlaczego ja nie dostałem? Halo? Co to za oszustwo? No? No szkoda, że nie mogę w trakcie namierzenia, jak leci to na zbawienie, to nie mogę innym namierzeniem zmienić mu celu na powrocie. To byłoby nawet fajne. Tak wiecie, tylko lecicie, skaczecie namierzaniem i to tak lata po prostu między przeciwnikami. Wielkie składowisko mar. Dobra, ten się sam zabił. Doskoczę. Na luzie. Teraz jeszcze wyżej. Z panem się żegnamy, z panem także. Okej, tutaj wskoczę i co dalej? Aha, tam chyba przejdę. Dobra, ale nie ma tutaj tej burzy, no to może dla odmiany ja sobie esencję burzy wyekwipuję. Okej, tam jest mielarka. Chłopie, z czym do ludzi? Dobra, i czego ty pilnowałeś? Nowego składowiska mar. O, tam jeszcze jakiś przedmiot. Kurde, ale bym się cofnął wtedy. Dobra, to odpuszczę to sobie. Tam byliśmy wcześniej. Aha, myślę, czy to się od tego... Nie, to jest po prostu zjebane. Czyli kilka jest tylko takich... Czy kilka, no co ileś zjebanych, które da się takie... normalne, powiedzmy, na którym da się stanąć. Teraz pytanie, czy ja mam to zatrzymać, czy mam iść tutaj? Nie, tu muszę skakać. Dobra. No to jazda. No, i teraz to się... I teraz, tak, to teraz przechodzi w pion i leci dalej. No to ja teraz pójdę też pionem. Okej, tutaj mamy jakiś mechanizm. Małe składowisko mar. Okej, mogę mechanizm zablokować. Albo mogę go po prostu odłączyć. A, jesteśmy tutaj! O proszę, ale fajnie połączona lokacja. Ale widać też, że twórcy przysiedli też w ogóle do Souls-like'ów i
Staraj się tak jak Santa... Jezus, Santa Monica, co ja pierdolę. Tak jak From Software starali się tak fajnie połączyć te lokacje. Myślałem, że się tutaj te pojawiło. Ale dobra, nie, ale jest. W razie czego... szybszy powrót. No dobrze. Jak na wszystkie dotychczasowe osiągnięcia, ludzie zostali łatwo pokonani podczas apokalipsy. No ciekawe czemu. Cywilizacja stanowi teraz pożywkę dla demonów. To był doprawdy żałosny gatunek. Jednak ich pomniki noszą ślady inteligencji. Ludzie stali ci się bliżsi, pani? Niezupełnie. Żal mi ich arogancji. Wierzyli, że mogą kontrolować przeznaczenie tego świata. Te wieże są imponujące. Wyglądają, jakby pięły się ku górze, szukając celu w niebie. O ironio, pochłonęło ich piekło. Właśnie. Naprawdę, Furio? Takie masz przemyślenia? Dlaczego akurat arogancji? Nie powiem, że ludzie są dość aroganccy w niektórych kwestiach, no ale... No w tym przypadku to ludzie tutaj zostali wrzuceni w wojnę, na którą nie chcieli w praktyce nawet sami iść. Ta wojna jakby przyszła do nich. Oni nawet nie mieli jak się przygotować na nią. Bo właśnie jak było powiedziane, to w tym całym... O, rodzaj odłudzenia, ładnie. To mi dawało większe leczenie. Dobra. Jak było powiedziane w tym całym prawie, o które tak bardzo czepiała się Rada Wojny, o prawo, które on niby złamał, chociaż wiemy, że to naprawdę gówno prawda. Dobra, jest gdzieś przejście, żeby tak nie błądził. Jest tutaj, dobra. To było powiedziane, że pieczęcie miały zostać złamane, a zwłaszcza pieczęć apokalipsy, w momencie, w którym ludzkość także byłaby gotowa. Wtedy stopiliby jeźdźcy i pozabijaliby wszystkich niegodziwców, nie? Ale ludzie mogliby się bronić. A tak? Ludzie z niedostateczną technologią, no myślę, że to jest najlepsze, no technologią po prostu na ten, która umożliwiłaby im obronę przed demonami, być może też przed aniołami, no, nie byli w stanie z obecną swoją technologią walczyć z takimi potworami. Cio. Róg to może zabrzmiewać tylko w Gondorze. I nie, wróć! Tylko gondorski róg miał na zabijać. Kurde, ale to zjebałem. Dobra. Mam dwie ścieżki. Która jest tą, którą mam teraz podążać? Patrząc po kompasie, chyba ta druga. Czyli tu jest albo sekret, o kamek adamantynu, fajnie. Albo skrót. I ani jedno, ani drugie. Znaczy wróć, nie, może to... No, w sumie można to tak, za taki lekki sekrecik traktować, myślę. Dobra, co teraz? Tam mogę na pewno zatrzymać te. Ale co mi to... A, czekaj chwilę. No. Dobra. Mogę to zatrzymać atakiem? Też. I okej, mam dwie strony. W które mogę iść. Zobaczmy, która mi się teraz bardziej opłaca. Kawałek adamantynu. To była bardzo profitowa ścieżka. Okej. Teraz się udało. Dobra, skoczyć na górę i co teraz? Okej, tam mogę iść dalej. Tam?
Bo do Grześka to w tamtą stronę bardziej. Nie już miałem mówić, czy ja tam nie byłem, ale nie, są przedmioty niezebrane, więc na pewno mnie tam nie było. No dobra, to zobaczmy drugą. A, jeszcze tutaj właśnie, jeszcze tutaj coś. O, to chyba jakiś skrót, jak mi się wydaje. Ale coś za duże miejsce. A. Jest słaby ten przeciwnik. Dobra. Odłamek wzmocnienia. Aha, i cofnęliśmy się tutaj. No dobra. Czyli w razie czego mogę się tutaj szybko przedostać. W sumie jakby jak sam wrócić, no to lepiej będzie iść tędy. Obchop w górę. Sprawdźmy teraz, co się kryje po tej stronie. Okej, muszę atak z powietrza wykonać, jeśli chcę zatrzymać tę maszynę. Aha, dobra, nie przejdę tędy nawet. Aha, dobra, to wiem. Wiem, to chyba pójdę tamtędy i jakoś tę drugą taśmę uruchomię. No, wstrzymaj to. I lećmy. Dobra, jakoś chyba z tego? No, z tych dwóch tak w miarę równocześnie się da. Dobra. Skaczemy i lecimy dalej. 28 minut już będzie. Tak mniej więcej. Oj, nie dolecę. Kurde, no. Ja nie wiem, dlaczego go chciałem ze skoku rozwalić. Ładnie. Zobaczmy, pilnowałeś czegoś? Nie do końca. No, chyba, że tego, no. Trochę tak. Standardowe składowisko mar. Taki mech. Okej, okay, kolejna rzecz do... czy rzecz, no kolejny ten tłok, powiedzmy, do wstrzymywania. Aha, where atak z powietrza. Okay, wielkie składowisko mar. No. Dużo domek uzdrowienia. Tutaj nic. Dobra, iść to raczej mam tam na górę, więc sprawdźmy, co się kryje tam, no poza tym, że przedmiot. Gdybym mógł to zaatakować, ale jakoś tak myślę, że bezpieczniej będzie to wstrzymać zbawieniem. No gro, ale z łaski swojej może daj mi... Potem kurwa przejść, zanim te zatrzymanie przestanie działać. No i gdzie? Oczywiście. Dobra. Przynajmniej mam... Tam. Przynajmniej mam szybsze dojście odblokowane. Więc powrót nie zajmie zbyt długo. To jest już tutaj, czy... Tam jest jakieś przejście. Tak, to jest tutaj, dobra. Mogę, czemu ja nie mogę tutaj mieć takiego kwity mnie tu wciągnąć się dwa razy w górę, coś tam i potem już jestem na samym szczycie. No, do widzenia. Żegnam. Ale za nią dużo nie dostaję, to chyba jakieś klony są od nich.
No, dziękuję. Czy uda mi się teraz wejść i nie zabić się? Dobra, na wszelki wypadek burza. Chciałem ich nawet olać, no ale nie mogę. Ja w ogóle tu mogę jeszcze wskoczyć. To czekaj, najpierw tędy. Nie wierzę. Serio, tu był Wulgrim. I to jest stąd przejście. Ja pierdolę. O! Pani, to kolejny z wybranych. Skąd wiesz? Otacza je pustka. Czujesz? Niepodobna do niczego. Brak elementu stwórcy. Zajebiście, proszę mi dać. Tego wybranego. Grok się nazywa. Au. Dobra, odpoczynek proszę. Odpoczynek. Czy mam znowu młot? Tak, dlaczego ja mam młot? W ogóle tego młota nie włączałem. Kosy, topór, włócznia, szpony. Dziękuję. Dobra, ten widzę jest osłabiony trochę. O! Odwinął się. Okej, nie wyszedł idealny unik. Tym bardziej. Ej, serio? No, dawaj! No, chcę zrobić idealny unik, no! No. Kurde, jak można nie wyczuć momentu przy tak wolnych atakach? No i moje ulubione wykończenie. Czyli siła burzy. I esencja wybranego dla mnie. Dziękuję bardzo. A to jest mi bardzo na rękę, bo mogę sobie kolejne... O, jeszcze kawałek adamantynu na dokładkę. To jest mi bardzo na rękę, bo mogę sobie dzięki temu kolejnego upgrade'a wyważyć. Tylko pytanie jeszcze brzmi jakiego. O, proszę, i teraz włączyliśmy to. Jest to jest odblokowane. Ej, czyli co? Czyli to był wybrany, ale nie jako sekretny bossik, tylko jaki boss, czy jaki? Jako boss, którego trzeba było zabić. No, to znaczy to trzeba. Ja powiedzieć, że to jest człowiek, ale nie, to jest po prostu anioł tylko z wyrwanymi skrzydłami. Nieukryty bossik, tylko ten. Tylko, znaczy no też, no walczyć z nim sobie nie trzeba, bo mogłem go po prostu ominąć. Albo zabić jednym ciosem, ale... To co? Jak mogę stoczyć w miarę... Znaczy w miarę... No w sumie dla nie... W miarę dla niego. Dla mnie to jest bardzo... równy pojedynek. Dobra, ale wróćmy już do tego. To jest dość urocze, jak oni... próbują walczyć z wielkim jeźdźcem. Gdybym ja był na ich miejscu, to ja bym ni cholery do tego nie podchodził. I nie sprawdziłem tych, kurde. Oj. Czekaj, bo teraz żebym tego nie spieprzył. Seriously? No, ej, poważnie? Brawo ja! No dobra, to co ja tu mam w takim razie? A, czekaj chyba! A, dobra, nie, czekaj. Dobra, nie, proszę mnie tam wrócić. Teraz pytanie, czemu gdzie to będzie? Nie
musisz się śpieszyć. Komnaty nie, kącik z wiatłem też nie, klify nie. A nie, tam w ogóle nie będzie tego. Kurde no. Dobra, 36 minut już mam, dobra. Ode mnie to tyle, tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym, w którym lecimy dalej i... kto wie, może rozwalimy już Grześka. Bo to już jest chyba dość mocny stan ukończenia tej części świata. Ale poczekamy, zobaczymy. Do miłego i do usłyszenia. Cześć!